Od początku wakacji utonęło już 8 osób, a niemal codziennie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji nad wodą. Bardzo często rodzice zapominają o pilnowaniu swoich dzieci, a popularne deski do pływania wielu osobom sprawiają problemy. Z tym na co dzień muszą sobie radzić ratownicy i inne służby Łukasz Kądzielka. Dzisiaj nad Pogorią jest dużo miejsca, ale w weekendy piasku prawie nie widać, bo na tej 300-metrowej plaży w jednym momencie spędza czas nawet 18 tysięcy osób. Przy takim tłumie ratownicy muszą być cały czas skupieni. Czasami nawet pozornie niegroźna sytuacja może się skończyć bardzo źle. Kajak się wewrócił i te osoby, które tam były, były dość mocno pijane, bo im się udało uratować. Często ratownicy zajmują się nie tylko tym, co dzieje się w wodzie, muszą interweniować również na lądzie. Najczęściej wszystko dzieje się naraz. Wodzice zgłosili zaginięcia. Dzieci. W tym samym czasie jeszcze były cztery zgłoszenia na supach, którzy nie potrafią wrócić, bo jest zbyt silny wiatr. Dwa ukąszenia jeszcze. Bardzo często rodzice zapominają, że powinni pilnować swoich dzieci. Dorośli z kolei na za dużo sobie pozwalają i to może już prowadzić do tragedii. Alkohol znosi ten odruch obronny organizmu i człowiek po dużym spożyciu alkoholu nie jest w stanie sam bronić się, wezwać pomocy, nawet nie ma odruchu, tak zwanego odkrztuśnienia. I następuje tak zwane ciche tonięcie. Dużo interwencji dotyczy osób, które poruszają się na popularnych teraz supach. Nie każdy sobie radzi, zwłaszcza daleko od brzegu. W tegorocznym sezonie letnim na pogori nie doszło do śmiertelnego wypadku, ale to nie znaczy, że statystyki są optymistyczne. Odnotowaliśmy w naszych statystykach 8 utonięć, ale też 7 osób jest poszkodowanych, które były w wodzie i zostały uratowane. Czy to przez ratowników wodnych, czy strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory najczęściej do utonięć dochodzi poza strzeżonymi miejscami, ale uważać trzeba wszędzie. Lato trwa, i żeby cieszyć się nim do końca, wystarczy wypoczywać z głową.